Wtorek jest drugim dniem wizyty Wojciecha Jaruzelskiego w Mongolii. Z Ulan Bator do Darchanu jest w prostej linii 300 km. Jazda samochodem ze względu na górzysty teren trwałaby ponad pół dnia. Lądowanie w polowych warunkach. Ale powitanie serdeczne jak wszędzie. Darchan jest nazywany miastem przyjaźni. Powstał w szczerym stepie 25 lat temu. Dziś liczy 80 tysięcy mieszkańców. Jest drugim ośrodkiem przemysłowym Mongolii. Na zakończenie wizyty w Darchanie Wojciech Jaruzelski tak powiedział do żegnających go robotników. Bardzo sobie cenimy przyjaźń polsko-mongolską. Nasza wizyta pozwoli nam jeszcze lepiej pracować na rzecz tej przyjaźni. Życzę wam sukcesów w pracy, dużo zdrowia, dużo osobistego szczęścia. Następnie w sali Wielkiego Hurału odbył się transmitowany przez tutejszą telewizję wiec przyjaźni mongolsko-polskiej. Przemawiali przywódcy obu krajów. Dżambyn Batmung wyraził podziękowanie Polsce za dotychczasową pomoc i wkład w rozwój przemysłu za pracą polskich specjalistów. Wojciech Jaruzelski przekazał w imieniu narodu polskiego pozdrowienia mieszkańcom Ulan Bator i całego kraju. Zachodnio-niemieckiego generała von Ondarca rozpoczęły się dziś największe operacje wojskowe w tegorocznych manewrach Paktu Północnoatlantyckiego. Bierze w nich udział ponad 65 tysięcy żołnierzy, w tym znakomita większość zachodnio-niemieckiej Bundeswehry. Terenem operacji jest Schleswig-Holsztyn. Pod kryptonimem Odważna Straż wojska NATO ćwiczą zadania bojowe przewidziane na wypadek kryzysu w Europie i na świecie. U wybrzeży Chile na Oceanie Spokojnym amerykańsko-chilijskie manewry pod kryptonimem UNIDAS. Nie jest rzeczą przypadku, że rozpoczęcie ćwiczeń wiąże się z poważnym zaostrzeniem sytuacji w Chile. Waszyngton w ten sposób dodaje otuchy sojusznikom, gdy ci mają kłopoty. W czasie manewrów ćwiczone będzie wysadzanie desantu piechoty morskiej przy wsparciu samolotów i śmigłowców. Donoszą ze stolicy Libanu wzdłuż linii demarkacyjnej i tzw. strefie bezpieczeństwa oraz w wielu innych rejonach obserwuje się znaczne ruchy wojsk izraelskich. Obserwatorzy nie wykluczają, że ruchy te mogą stanowić zapowiedź nowych ataków izraelskich w Libanie. Powstała sytuacja budzi poważne zaniepokojenie. W Kabulu przedstawiono zdobyte uzbrojenie kontrrewolucjonistów. Wśród broni rakiety i miny zawierające środki toksyczne. Producentem broni chemicznej stosowanej przez duszmanów jest Wielka Brytania. Środki te znajdują się na wyposażeniu armii natowskich. Opuściły fabryki w 1984 roku. Sytuacją powstałą w wyniku licznych zamachów próbuje wykorzystać skrajna prawica francuska. Na placu Opery w Paryżu, mimo zakazu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odbył się wiec Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena. Uznał on dotychczasowe środki podjęte przez rząd za niewystarczające. Le Pen domaga się we Francji rządów silnej ręki. Stosując hasła demagogiczne, głównie antyarabskie, skrajna prawica liczy na zwiększenie swego udziału w sprawowaniu władzy. Dziś w południe powitaliśmy na lotnisku Okęcie uczestników pierwszego światowego biegu pokoju, zorganizowanego dla uczczenia Międzynarodowego Roku Pokoju i 40. rocznicy powołania Funduszu ONZ na rzecz dzieci. Start biegu nastąpił 16 września przed siedzibą Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, a trasa wiedzie przez stolice i większe miasta 45 państw świata. Jutro o 17.30 spod pomnika Chwała Saperom wyruszy sztafeta pierwszego światowego biegu pokoju. Biegacze pobiegną w kierunku pomnika Nike na placu teatralnym. W godzinach popołudniowych uczestnicy biegu zwiedzili Stare Miasto i obejrzeli film o Warszawie. W Pradze rozegrano zawody żużlowe o Memoriał Tomiczka. Fragmenty oglądają Państwo na ekranach. Zwyciężył Australijczyk Steve Baker, który uzyskał 14 punktów przed Johnem Davisem z Wielkiej Brytanii i Czechosłowakiem Peterem Van Dirkiem. A to już meta i zwycięzca. I to już wszystkie wiadomości w tym dzienniku. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.